Grzegorz Lewkowicz. Co tu jest granie, panowie? Kiedy na szklanym wicekranie transmisję z sali sejmowej, na usta ciśnie się wciąż pytanie. Co tu jest grane, panowie? Czy tak wyglądać ma demokracja, jak w Sejmie nasi posłowie? Nowobogacka arystokracja, współcześni polscy panowie. Dziwnym się tutaj mówi językiem, często z wadami w wymowie. Czy może w Polsce być politykiem bez wykształcenia, panowie? Przecież w tym kraju są wśród Polaków wybitni profesorowie. Czemu więc w Sejmie drugi cwaniaku po zawodówkach, panowie? Walka o władzę, miękkie fotele, spędza wam w Sejmie sens powiek. Dziś są wrogami eks-przyjaciele. Co wam odbiło, panowie? Pora już zająć się ustawami, skupić na kraju budowie, a nie obrzucać ciągle teczkami i szukać haków, panowie. Kiedy się ważą losu narodu i usta czeka was mrowie, wy się kłócicie o losy płodu albo o gejów. Panowie. Gdy są dyskusje nad ustawami, budżet oświata lub zdrowie, sejmowe ławki świecą pustkami. Gdzie się chowacie, panowie? Polskie diety chętnie bierzecie, współcześni polscy hrabiowie. Co dla narodu w zamian dajecie? Niepewną przyszłość, panowie. Czy więc nie lepiej na posiedzeniach, siedząc w kawiarni sejmowej, udoskonalać sztukę rządzenia, zamiast się kłócić, panowie? Rodzą się nowe nomenklatury, bogacą się cwaniaczkowie. Nie można zatkać w budżecie dziury, w ustawach luki, panowie. A wy tworzycie zbójnickie prawa współcześni Janosikowie. Bogatym mówią ci biednym dawać, a nie odwrotnie, panowie. Rolnik nie zbiera ziemiopłodów i bydła zmniejsza po głowie, bo rzeka Kił płynie z zachodu. Gdzie tu logika, panowie? Ci, co do Unii kiedyś nie chcieli, wszechpolscy bohaterowie, teraz ustąpi walczą w Brukseli. A gdzie wasz honor, panowie? W Irlandii muszą młodzi Polacy harować gdzieś na budowie, a wy miliony macie bez pracy. Co na to fiskus, panowie? Na wschodzie gnębią naszych rodaków, budzą się dawni wrogowie. Nie masz szacunku dziś dla Polaków. A co wy na to, panowie? Sejmie się liczy bardziej cwaniactwo od tego, co ktoś ma w głowie. W rządzie ważniejsze jest partyjniactwo niż kompetencje, panowie. Wszyscy dość mają mistyfikacji w rządzie i w sali sejmowej. Polacy głodni są demokracji, ale nie takiej, panowie.